Dzień dobry, kochani. 11 dzień czerwca 2021 roku, jak mawiał reprezentacyjny klasyk, nadszedł dzień dzisiejszy. Startujemy. 16 finały piłkarskich Mistrzostw Europy, 24 zespoły, 12 miast, 51 spotkań i moc programów na antenie kanału sportowego. Startujemy dzisiaj z naszym nowym formatem, a mianowicie Moc Euro. Mam potężny skład w studiu. Czuję się w ogóle wybroniony już od pierwszej minuty, bo reprezentacyjni obrońcy, minister obrony narodowej, dywizja pancerna Euro 2016, Michał Pazdan, dzień dobry. Witam serdecznie. I były reprezentant Stanów Zjednoczonych, ekspert ESPN-u, ale też ekspert TVP Sport na Mistrzostwa Europy, Janusz Michalik, po raz pierwszy u nas, mogę powiedzieć, przyjaciel kanału sportowego od początku. Bardzo mi miło, właśnie lepiej być po tej stronie niż po tej drugiej. Ale w końcu swojej pozycji. Widzisz, tak, jestem dobrym trenerem, wystawiłem się po lewej stronie, bo różnie to bywało w MLS-ie. Bo prawej nogi nie mam kompletnie, także po lewej muszę grać. Słuchajcie, no nieprawdopodobna nam się zaczyna impreza, bo jednak nie 4, tylko 5 lat wyczekiwania, opóźnienie 12 miesięcy. Niektóre reprezentacje skorzystały, bo wyleczyły zawodników kontuzjowanych. Niektóre, jak reprezentacja Polski, straciły, bo wypadł nam Krystian Bielik, wypadł Jacek Góralski, Krzysztof Piątek, w ostatniej chwili Arkadiusz Milik. No i tak spoglądam nawet przez pryzmat reprezentacji Polski. Miał być Dublin, mamy Sewillę, prawda? Jest też Sankt Petersburg, także to się wszystko nam pozmieniało. Zmieniła się też baza reprezentacji Polski zamiast Irlandii, Sopot. Tutaj chyba nie ma co narzekać, ale jednak Sopot. No na pewno ciekawa sytuacja z tymi meczami, bo gramy jeden na wschodzie, drugi na zachodzie, tak? Także zupełnie inny klimat. Ale tak jak mówię, tutaj pamiętam 2018, my byliśmy w Soczi i później leciliśmy do Kazania, później leciliśmy do Moskwy też na pewno. Chciałbym, żebyś od razu jedną legendę tutaj albo potwierdził, albo sprostował. Czy to prawda, że żony zdecydowały, żeby kadra była w Soczi, bo jest piękny deptak, dobre bary, fajne restauracje? Z tego, co mi wiadomo, to raczej nie. Także raczej nie. Zawodnicy zdecydowali. Okej, okay, słuchajcie, za chwilę sobie zobaczymy, jak wyglądają te odległości, bo one są rzeczywiście niesamowite i myślę, że tutaj na tej mapie jest też kilka krajów i miast, gdzie absolutnie nie byłoby szans, żeby tam się odbył na ten moment turniej. To znaczy, mam na myśli głównie Azerbejdżan, Rumunię czy też Węgry, bo to nie są kraje, w których pewnie dzisiaj oglądalibyśmy Euro. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Reprezentacja Polski, no gdyby piłkarze zbierali mile w tych czarterach, to za chwilę gdzieś by można biznesikiem skoczyć na wakacje. A to, bo Kowala chyba, że się wysłali już do Sewilli, nie? Bo tak jestem, siedzę, a nie ma Kowala. Mówię, co się dzieje, ale wydaje mi się, nie czuję tych mistrzostw, nie wiem jak wy, ale nie czuję. Ja nigdy nie byłem, nie chciałem, żeby to było w kilku krajach. Wydaje mi się, że właśnie w jednym to jest ta atmosfera, wszyscy się zjeżdżają. Nie wiem, czy dla zawodników też tak jest, Mati, ale gdzieś nie czuję jeszcze tego. Janusz, ale zobacz jednak ciekawą sytuację, bo Polska ma tutaj blisko 9 tysięcy kilometrów do przebycia w przestrzeniach powietrznych. Zobaczmy, Niemcy, Hiszpania, Anglia, Holandia i Dania zero. Czyli generalnie oni są w stanie jakby kompletnie to wszystko inaczej zaplanować. Z pewnością zdecydowanie mniejsze inne zmęczenie. Znaczy wiesz, ja ci powiem na sobie. Ja tu przyjechałem 3 dni temu i chodzę do tyłu jeszcze. Nie wiem dlaczego, ale mam ten jet lag taki, że jednak czuję, chodzę do tyłu. No i wiesz, to nie wiem, czy zawodnicy tak samo jako zawodnik, oczywiście się latało po całym świecie i to może człowiek był młodszy, tak jakoś nie przechodził tego, ale może coś takiego być, a dla mnie to są kawały drogi. Ja nie wiem dlaczego na przykład Sopot, a nie gdzie indziej. Nie jestem lekarzem, ale słyszałem, że ty jesteś lekarzem, to powiesz nam, jak to jest. Nie, mi to się wydaje, że ważne, okej, ta pierwsza faza, te pierwsze 3 mecze to jeszcze jest w porządku, ale później jak się zaczynają faza później 1/8, tak, faza pucharowa, to jak grasz u siebie, to gdzieś tam odpoczywasz, tak? Grasz u siebie, odpoczywasz, nie latasz, nie masz tego, nie wiem, cały czas, tak jak mówisz, nie zmiana czasu, niedospanie, a później się zaczynają mecze, wiesz, jest większe zmęczenie i w tym momencie podejrzewam, że te zespoły o tam jakiś ułamek procentu, czy tam kilka procent będą miały lepiej. Umówmy się, no to był wymysł Platiniego i to on wziął odpowiedzialność za taki kształt turnieju. Ta decyzja zapadła, z tego co pamiętam, w 2008 roku, została przyklepana przez komitet wykonawczy kilkanaście miesięcy później. Dla mnie to jest decyzja absurdalna, powiem szczerze. Z każdego punktu widzenia, z punktu widzenia zawodnika, z punktu widzenia szkoleniowego, z punktu widzenia logistyki, kibiców, kosztów też kibica. No kibiców, bo zobaczcie, nawet na grupę Rzym-Baku.
Wyobraźmy sobie dzisiaj podróżowanie kibica tej reprezentacji, która gra w grupie włoskiej. Testy, wszystko. No i masz, teraz zobacz, ile drużyn jest z gospodarzami. Mają tą przewagę. Zawsze jest jedna gdzieś tam się umawia jako gospodarz, prawda? A teraz masz, czy na tak, a dziwnym tak, trafem ci najmocniejsi i najbogatsi zawsze nie latają. No i nawet taka Dania, prawda? Jest chyba 3 mecze ma u siebie. Anglicy, ja myślę, że jakby zrobili mistrzostwo Europy, to tylko jednego meczu by nie zagrali w Anglii. Nie wiem, nie jestem na 100%, prawie jestem pewny. No to pomyśl sobie, na tym Wembley tam młyn można zrobić, nie? A powiedz mi, jaki jest odbiór tego turnieju za oceanem w Stanach Zjednoczonych? Ja w ogóle, tak jak mówię, ja go nie czułem tam kompletnie, ale to może gdzieś tam zrozumiałe jest, bo to są mistrzostwa Europy jednak. Copa America też będzie wieczorem. Znaczy oglądalność będzie duża, no bo ludzie będą siedzieli cały dzień. Rano są mistrzostwa Europy w Ameryce, a wieczorem Copa America wyjdzie. Także, ale to są tacy ludzie chyba z Twittera, którzy oglądają, prawdziwi kibice. A tak jeśli chodzi o większość narodu, to nie myślę, że tam ktoś to będzie oglądał. Ale no, ja tego tu nie czuję nawet. Czujecie to? Ja dzisiaj tak sobie myślę, że ta machina się musi rozpędzić. Może zacznie. I po tych pierwszych meczach, zwłaszcza jak po poniedziałku, jak wygramy, to gdzieś myślę, że naród zacznie żyć turniejem. No tak, bo zawsze było tak, że jest jeden kraj, wszyscy gdzieś tam się koncentrują na tym kraju, gdzieś szukają, gdzie można przyjechać wcześniej, czy można jakiś, jak mówię, jako kibice, nie, zarezerwować tu. A tu nagle nie wiesz, co cię czeka i tak naprawdę... Tak jak mówisz, nie? Oczekiwanie na ten pierwszy mecz i to ruszy. Ale ja myślę, że to jest zrozumiałe, bo ja miałem okazję gościć na pewnie kilku turniejach poważnych i jednak oprócz wyczekiwania na to, co jest podstawowe, co jest kluczowe, czyli wielkie emocje, fajne mecze, no to jednak człowiek ma potrzebę chłonięcia innej kultury, innej kuchni, rozmawiania z ludźmi, zwiedzania fajnych miejsc. No, no dzisiaj naprawdę to bardzo ciężko, zwłaszcza w tej dobie pandemii, różnych procedur, obostrzeń zaplanować. No i nie ma przecież, wiadomo jeszcze, to nie będą pełne stadiony, prawda, w zależności gdzie, co, jak. Teraz widzimy, co się dzieje w naszej grupie. I Szwedzi z tym COVID-em całym, prawda, i Szwedzi, i Hiszpanie już też tam na... Wszystko jest takie... Ja nie wiem, wydaje mi się, że to będzie... Trzeba będzie poczekać. Może dobry mecz to jakoś zacznie, nie? Ta grupa na przykład Francuzów, tam i nie. Turcy i Francuzi, dzisiaj, ale w tych grupach takich śmierci, jak to mówią, chociaż to może być grupa... Zobaczcie, gdzieś tam powiedziałbym, że regulacje państwowe też bardzo często mają odzwierciedlenie w sytuacji w danej reprezentacji, bo wiemy, jaki był stosunek rządu hiszpańskiego, jak też zareagował chociażby rząd polski, szczepiąc naszych zawodników. To popatrzmy na te stadiony, bo Janusz już wywołał ten temat pojemności i liczby widzów. Tak to będzie wyglądać procentowo i tak to będzie wyglądać już w dosłownej wartości. My spoglądamy na Sankt Petersburg, stadion mogący pomieścić ten piękny, nowy, nad wodą, 62 315 widzów. Tam będzie połowa. Rosjanie nawet proponowali 75%, ale nie przychyliła się do tej prośby UEFA. No i patrzymy też na Sewillę, tutaj tylko 20 tysięcy, 35% pojemności. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te stadiony grupowe Polaków. Dzisiaj u nas Michał Pazdan, który też będzie współpracował z Telewizją Polską podczas tego turnieju. Kiedy zrozumiałeś, że to już nie będzie twoja impreza z perspektywy boiska? Tak naprawdę to już 2 lata temu, bo umówmy się szczerze, po tym spotkaniu ze Słowenią, już wiedziałem, że będzie ciężko, umówmy się, no okej, nie ogłaszałem tego wszem i wobec, ale po prostu koncentrowałem się, jak to po prostu się mówi, skoncentrowałem się na grze w klubie. Tak? Myślisz, że kiedyś w encyklopedii będzie, albo w słowniku wyrazu bliskoznacznych, Pazdan równa się kozioł ofiarny? Wiesz co, nie chcę tak do tego podchodzić. No okej, była tam jakaś sytuacja trochę bardziej na tle takim komunikacyjnym, według mnie był troszkę problem, ale czas mija, czas leczy rany, tutaj nie ma. Ja jestem jednak taki, że gdzieś patrzę w przyszłość i cieszę się na tym, co jeszcze mogę pograć. Panowie, to będziemy pewnie dzisiaj rozmawiać ogólnie podczas tego pierwszego programu o tym turnieju, wprowadzając naszych kibiców i gdzieś tutaj pokazując im kilka ciekawostek. Natomiast no, nie mogę zaczepić tematu reprezentacji Polski. Zmiana selekcjonera, wygrane eliminacje przez Jerzego Brzęczka, mało obiecujących występów na tle bardzo mocnych rywali w Lidze Narodów. To prawdopodobnie gdzieś spowodowało taką, a nie inną decyzję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Paulo Souza
5 spotkań na stanowisku trenera reprezentacji, 4 punkty w 3 meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata w marcu, 2 mecze towarzyskie zremisowane, 1-1 Rosja, Islandia 2-2, łącznie 8 bramek straconych przez reprezentację Polski, tylko jedno spotkanie z Andorą, to eliminacyjne na 0 kadry Sołzy. Do tego gdzieś tutaj, no powiedziałbym, eksperymenty dotyczące personaliów i taktyki. Jak wy spoglądacie? Z optymizmem, z wielką wiarą, czy jednak z pewnym niepokojem na ten turniej? I już jedziemy z nimi? Może jeden mecz niech zagrają i później, wiesz, będzie wszystko otwarte, ale no słuchaj, na razie jeszcze grzecznie odpowiem. Czy ty masz amerykańskie spojrzenie, czyli spojrzenie, powiedziałbym, nienaznaczone public relations? Tak, nie mam. Ja wiem, co ty chcesz wyciągnąć. Ja wiem. To za dobrze nie wygląda, żeśmy rozmawiali. Ja nie wiem nawet, nie mam pojęcia, jaka jedenastka wyjdzie. W obronie jako obrońca też nie wiem. Gramy trzema. I to trzeba zgrać, prawda? Mi kiedyś powiedział jeden trener, bardzo znany, powiedział, jak się zapytaliśmy, dlaczego gramy trzema, bo mówi, jak nie mamy dwóch dobrych, to trzeba grać trzema. To mi tak powiedział. Nie wiem, czy to tak jest, ale tak to wygląda w moim przekonaniu. Ale jeszcze dam im jeden mecz zagrać przynajmniej. Dobrze, no ale ty mówisz trzema. Oczywiście gdzieś jest to takie ustawienie hybrydowe, gdzie to ustawienie zmienia się podczas meczu. Ja pamiętam, Michał, ten eksperyment Adama Nawałki, który próbował grać trzema stoperami, gdzie chyba na prawym wahadle wychodził Artur Jędrzejczyk i złapali go ci Koreańczycy na Stadionie Śląskim w Chorzowie i już wiedzieli, że trzeba tylko zostawiać wolne miejsce i czas, żeby zagrać do Artura. Ty uważasz, że w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie na poziom międzynarodowy zaadoptować jakby warunki tej nowej koncepcji taktycznej Sołzy? Wiesz co, patrząc tak z boku na to wszystko, ja uważam, że piłka się zmienia, wiesz? I tutaj dużo trenerów teraz w dzisiejszych czasach po prostu oni nie patrzą na to, że jest 4-2 czy 1-4, 4-2. Mhm. Piłkarz musi umieć grać w trójce, w piątce, w czwórce, po prostu na jakimś wchodzisz na ten poziom i musisz umieć grać. No tak to ja jako jakby zawodnik troszkę też patrzę z boku i gdzieś, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. No tutaj też z optymizmem patrzę na to wszystko, bo ja pamiętam jako kibic zawsze czekałeś, ja pamiętam jak komentowałeś mecz w Korei, miałem 15 lat, specjalnie ze szkoły gdzieś tam uciekałem, żeby bo o 13 był mecz, żeby oglądać to pierwsze spotkanie z takim po prostu, z taką chęcią, z takim po prostu wyczekiwaniem, także na pewno patrzę z optymizmem. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja dzisiaj nie mam zaufania do Paulo Sołzy, że w niego zwątpiłem. Natomiast no, w mojej głowie jednak w perspektywie tego pierwszego meczu kłębi się mnóstwo pytań. Zawsze uważałem, że atakiem, ofensywą wygrywa się bitwy. Wojny wygrywa się defensywą i umiejętnością nietracenia goli. Tak wracam do tego turnieju 2-16, bo on jednak dzisiaj w skali polskiego futbolu XXI wieku jest taką imprezą, do której musimy dążyć, do której musimy porównywać. To znaczy, my zagraliśmy w XXI wieku 6 turniejów. 3 rangi Mistrzostw Świata, 3 rangi Mistrzostw Europy. I oczywiście Jan Tomaszewski mówi, półfinał dla tego pokolenia to jest minimum. No ja jednak spoglądam analitycznie i z większym, powiedziałbym, nawet nie chcę mówić pesymizmem, tylko realizmem. Tylko raz wyszliśmy z grupy. To się skończyło ćwierćfinałem. Przy odrobinie szczęścia mogło się skończyć finałem. Przy odrobinie pecha, gdyby Fabian nie bronił fantastycznie ze Szwajcarią, pewnie nie skończyłoby się ćwierćfinałem. Ale jednak 5 razy my nie wychodzimy z grupy. 3 razy Mistrzostwa Świata, 2 razy wcześniej Mistrzostwa Europy. 0 bramek straconych na poziomie fazy grupowej Euro 2016. Łącznie 2 bramki stracone w 5 meczach turnieju 2016. My dzisiaj mówimy jednak o 8 golach straconych na przestrzeni 5 meczów. No bo to trzeba to trochę zgrać. No umówmy się, że teraz w piłce nie ma tak jak kiedyś, bo że się na zgrupowanie jechało. To jest selekcja, to jest reprezentacja, prawda? To się przyjeżdża na 2-3-4 dni. Trzeba mieć młodych zawodników, ale uważam, że w obronie to jednak trochę czasu potrzeba na to. Poza tym ja zawsze jako lewoobrońca myślałem o asekuracji. Żeby się nie bać grać, musisz być pewien, że ten za tobą czy z boku gdzieś tam ci pomoże. Czy on gra dla siebie, czy gra dla całej drużyny. A umówmy się, często tak jest, że wszyscy jesteśmy kolegami, ale każdy jednak patrzy. Ja nie mówię, że coś takiego jest w tej reprezentacji, ale żeby zrobić takie trzęsienie ziemi z trenerem tak późno, dla mnie to ja nie widziałem, bo to ja sobie od razu pomyślałem, że te Mistrzostwa Świata są w innym czasie teraz, prawda? Czyli my możemy przegrać 2 turnieje w ciągu miesiąca, tak między Bogiem a prawdą, czy 2 miesięcy. Ja zawsze się cieszyłem, tak jak ty, jako kibic z Ameryki,
Dla mnie się wydaje, że reprezentacja Polski powinna się zawsze cieszyć, że są na turniejach. Ja nie mówię, że nie chcę, żeby wygrali coś, ale ja pamiętam znaczy, 20 to... lat, których nie było. Znaczy, wiesz, ja płakałem jako dzieciak. Janusz, to jest ciągłość sportowa, to też jest ciągłość, umówmy się, biznesowa, gdzieś funkcjonowania w tym dużym biznesie piłkarskim i dlatego też spoglądając na regulamin eliminacji Mistrzostw Świata, bo ja uważam, że to się wszystko dzisiaj przedefiniowało. Mhm. To znaczy jakiś czas temu zdecydowanie trudniej było awansować do Euro, bo przecież wielcy piłkarze, Lubański, Boniek, Lato, oni nigdy nie zagrali na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj zdecydowanie łatwiejszy jest awans do Mistrzostw Europy niż do Mistrzostw Świata. I my w tych eliminacjach mamy na ten moment 4 punkty. Dlatego tak ważny dla samego Sołzy będzie ten turniej, żeby grać dobrze, żeby jednak wyjść z grupy podczas tej najbliższej imprezy. To szybciutka zabawa, tylko proszę was, tutaj nie róbmy wariantów, tylko konkretnie, bo... Ja jestem trochę dzisiaj w takiej sytuacji, wiem, że nic nie wiem. Waszym zdaniem, jedenastka, która wybiegnie na mecz ze Słowacją? Proszę bardzo, Mr. Michalik. Kto tam wyjdzie? No, ty mów o środkowych, ja o bocznych. No, na pewno, ty, znaczy z obrony, kto musi wyjść? Musi Glik wyjść, w moim przekonaniu, czy go lubimy, czy nie, czy jest szybki, czy nie jest szybki. Ma doświadczenie, jak robisz drużynę właśnie od tyłu, nową. Chciałbym go tam najpierw mieć. Ustawienie, tak? Słucham? Najpierw ustawienie. Czy trójką. No, wydaje mi się, że trójką. I czy dwóch napastników przy wypadnięciu Piątka i Milika? I czy Świerczak was przekonał do tego, żeby grać w wyjściowym składzie? Czy jednak... Ja jeszcze w dalszym ciągu wierzę w Zielińskiego. Tak. No, wierzę, bo chcę, żeby przejął ten ciężar gry. Nie widzę tego. Wszyscy mówimy o Napoli, ale umówmy się. O tym trzeba zapomnieć. Po co o tym rozmawiać? My tu mówimy o realizacji Polski. No to dobra, to jedziemy króciutko. Bramka, Michał Pazdan. No, z tego, co wiemy. Szczena. Trzech defensorów. Glik. No właśnie, tu nie jestem pewien, kogo wybierę. Szyński, myślę, że on wyjdzie z Glikiem. No, zakładamy, że wszyscy są stuprocentowo zdrowi, bo słyszymy, że też problemy po prostu zdrowotne ma i Bartek Bereszyński, i no Janek Bednarek. Ja widzę, że takim cichym faworytem staje się Piątkowski u trenera Paulo Sousy. Też to widzę, ale też boję się właśnie, czy nie jest za młody, no ale co, trzeba grać. Wszyscy na całym świecie grają z zawodnikami, którzy czyli tych trzech, waszym zdaniem, to Glik i... No pewnie Bednar będzie grał z Beresiem. No tak, no nie będzie grał i trzeciego nie wiem. Tyle... A pamiętajcie, to się nagrywa. Zobaczymy w poniedziałek. Bednarek, Glik, Bereszyński. Dobrze, wahadła. No musi widzisz, to jest to. A co, Juźwiak czy Frankowski? Czy może Kędziora? Nie, ja bym nie wyszedł Kędziorą. Może Juźwiakiem, tylko że mi się podoba to, że on z ławki wyjdzie. Bo jak on zacznie grać od pierwszej minuty i będzie miał słaby mecz, kogo tam puścisz? Już tutaj widzę, że małe szanse na dobre papiery trenerskie, bo za długo to wszystko trwa, ta weryfikacja. Ja lewa strona. Puchacz czy Rybus? Puchacz. Grał w dwóch meczach ostatnich, to więc... No, ale też Maciek miał problemy zdrowotne. Zagrał samą końcówkę drugiego meczu. No dobra, stawiajcie na Puchacza. Czyli rozumiem, Puchacz i kto? Juźwiak czy Frankowski? No bo nie odpowiedzieliście. No Juźwiak, ja powiedziałem, że dobra. Środek? Krychowiak. Krycha na pewno, tak? I tak. Teraz... Klich musi grać. No. I Zieliński. I Zieliński. Klichu, Zielek. Z przodu kto? No. Ja bym się nie dał grać Klicha za Lewandowskiego, bo jego tam ciągnie. Ja się obawiam o Krychowiaka, bo ich ciągnie do przodu, a oni mają grać w obronie też, także to nie jestem pewien, jak oni to zagrają. Słuchajcie, w dalszej części programu przejdziemy sobie do takiej jedenastki skonstruowanej przez nas nieobecnych, wielkich tego turnieju, natomiast zobaczmy jednak jedenastkę nieobecnych, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo myślę, że nawet do takiej gry wewnętrznej to byłby ciekawy zespół do grania przeciwko kadrze. W bramce Gikiewicz, linia obrony Gumny, Bielik, Walukiewicz, Reca, Góralski, Augustyniak, tutaj no, ciężko byłoby przejść, piłka przechodzi, zawodnik nigdy. Grosicki, Szymański, Milik, Piątek. Tak to by mogło wyglądać. My mówimy o piłkarzach nieobecnych. Jednych z powodu kontuzji, innych decyzją trenera. No dobry skład. Bierzesz to? Lepszy niż ta czasami tak jest, że zawsze ten drugi skład wygrywa z tym pierwszym na treningach. Tak, bo to bez presji to na pewno się łatwiej gra. Także tutaj na pewno dobry zespół. Ale zobaczcie, to też nie jest tak, że ten potencjał jest aż tak mocno ograniczony polskiego futbolu, bo jedzie 26, tutaj znaleźliśmy 11 następnych, czyli tych koło 40 zawodników gdzieś tam kręci się wokół poziomu jest reprezentacji. Ta, wszystko zależy od tego meczu pierwszego, bo to się sam wiesz, byłeś tam, to wiesz jak to jest. Jak wygrasz ten pierwszy dobry, wszyscy się czują lepiej i można grać. Także mam nadzieję, bo potem będzie młyn, nie? Z Hiszpanią to będzie... Słuchajcie, to teraz tak, łączymy się z Szymonem Marciniakiem,
arbitrem klasy międzynarodowej, który jednak no, na ten turniej nie pojechał, chociaż widzę, że jest bardzo dobrze ubrany w ubrania Światowej Federacji Piłkarskiej. Witamy cię, Szymon. Dzień dobry. Cześć panowie, witam, cześć Mateusz. Słuchaj, chcemy porozmawiać przez moment o tych rzeczach, na które będą zwracać uwagę sędziowie podczas tego turnieju, na które zwraca uwagę Roberto Rossetti, a więc szef sędziów, i przede wszystkim na to, co się zmieni jakby w interpretacji pewnych przepisów podczas już tego turnieju, mimo że niektóre przepisy oficjalnie wchodzą dopiero w lipcu. Tak, zgadza się. Jak przed każdym turniejem UEFA przygotowała szereg zagadnień. Bardziej to są rzeczy przypominające, bo trzeba szczerze powiedzieć, że nic aż tak mocno się nie zmienia. Zmienia się jedna rzecz, która rzeczywiście według przepisu wejdzie od 1 lipca. UEFA postanowiła wprowadzić przepis odnośnie ręki, a tak dokładnie odnośnie strzelenia bramki przez współpartnera, gdzie jego kolega chwilę wcześniej dotknął piłkę ręką nawet niechcący. Do tej pory pamiętamy, że kiedy zawodnik, który strzelał bramkę, lub jego współpartner, nawet przypadkowo totalnie został trafiony piłką w rękę i później został oddany strzał na bramkę, padła bramka, takiej bramki uznać nie można było z prostego powodu, nikt nie chciał bramek strzelonych ręką. Aczkolwiek jestem za i cieszę się, że wycięto, że tak powiem, ten przepis o tym, że współpartner, który gdzieś przypadkowo nawet, nie wiem, piłka go obetrze, dotknie i on później jeszcze oddaje podanie do współpartnera i ta bramka została zabrana. Dzisiaj, żeby wszystko było jasne, nie wracać, nic nie gmatwać, tylko zawodnik, który strzela bramkę, nie może nawet przypadkowo dotknąć piłki ręką. I to jest przepis, który został wprowadzony już od teraz, od Mistrzostw Europy, od początku, od dzisiaj. Wszystkie inne rzeczy to są rzeczy, mogę powiedzieć w cudzysłowie, stare. A słuchaj, ale ja tutaj wyczytałem w tych przepisach, jakby w innowacjach, że będzie dokładna interpretacja pozycji ręki lub ramienia względem ruchu ciała. Rozwij nam to. Tak, tu chodzi, ale to już mieliśmy w zeszłym roku. Generalnie kilka razy gdzieś tam nasi fachowcy, komentatorzy nie mogli uwierzyć, jak to możliwe, że nie było ręki, kiedy gdzieś tam ręka była troszeczkę wyżej uniesiona niż, powiedzmy inaczej, była ułożona nienaturalnie. Od jakiegoś czasu, myślę, że to jest już od pół roku, od tej fazy play-off Ligi Mistrzów, Ligi Europy, sędziowie mają zwracać bardzo uwagę na to, jak jest ręka ułożona adekwatnie do ciała. Czyli jeżeli dwóch zawodników walczy w powietrzu o piłkę, są na kontakcie, walczą gdzieś rękoma, przytrzymują się nawet czasem i piłka gdzieś tam po strzale uderzy w rękę, która jest dość nienaturalnie ułożona, ale naturalnie do tej pozy ciała, czyli do jakiejś walki w powietrzu, to wtedy mieliśmy nie gwizdać rzutów karnych, ale jest to dla mnie logiczne, jest to bardzo piłkarskie, jest to też uważam fair. Gwizdać to tak jak z tym ślizgiem, kiedy podpieramy się, no co ma zrobić zawodnik, jak ma wykonać ślizg, zresztą mamy tutaj eksperta od ślizgów, Michał, cześć, myślę, że ty mógłbyś tutaj najlepiej wszystkim wyjaśnić, jak powinno być ułożone ciało i ręka przy ślizgu, ale jest to uważam bardzo sprawiedliwe i po piłkarsku, jeżeli zawodnik wykonuje ślizg, podpiera się, jest ona ułożona prostopadle do ciała po to, żeby się podeprzeć, piłka trafia w taką rękę, nie ma rzutu karnego. I właśnie to jest ten zapis, który tak w kilku żołnierskich słowach staram się tutaj wam wyjaśnić, czyli sędziowie muszą patrzeć, jak jest ułożona ręka do wykonywanej jakiejś konfiguracji, tak? Czyli jak zawodnik biegnie, zrobi ten ruch, gdzieś ręka troszkę do tyłu, a nie blokuje strzału, no to jest to ruch ręki naturalny do biegu jego ciała. To jest trochę trudniej dla sędziów, no nie oszukujmy się, widzimy, ja zdaję sobie z tego sprawę, że czasami jest to ułamek sekundy, jest to po prostu moment i trzeba to ocenić, ale dzisiaj w dobie VAR myślę, że moi koledzy dobrze będą oceniać tę sytuację i oby jak najmniej kontrowersji. Słuchaj, Rossetti też apeluje do sędziów o baczne zwracanie uwagi na wszelakie przytrzymywania i popchnięcia w polu karnym. Mi od razu przypomina się ta sytuacja z Euro 2008 i Mariusz Lewandowski. 90 chyba, nie? Tak, 93 minuta versus stoper reprezentacji Austrii. Zgadza się. Zresztą byłem w poniedziałek w Opalenicy, spotkałem się z zawodnikami, z kadrą, ze sztabem i też wspominaliśmy tą sytuację. Aczkolwiek no, nie wracając, ale tamta sytuacja była złożona. Pamiętajcie też, że sędziowie też wiedzą, co się wydarzyło wcześniej. Wszyscy mieli świadomość, że bramka była ze spalonego. Myślę, że gdyby nie bramka ze spalonego, to tego karnego by nie było. To tak nawiasem mówiąc. Rzeczywiście przed tym... A to tak jest, bo ja myślałem, że się interpretuje każdą sytuację osobno, niezależnie od wyniku.
Oczywiście, że osobno, ale jeżeli masz sytuację 60 do 40 na przykład, bo tak jest na boisku, nie oszukujmy się, nie każde jest 100 do 0, to wtedy też analizujesz, czy miałeś wcześniej kontrowersyjną sytuację przeciwko jednemu zespołowi, no chcesz tak najbardziej, żeby było sprawiedliwie, tak, żebyś nie, nie wiem, nie podjął trzech sytuacji 60 do 40 dla jednego zespołu, bo nie ma się to dziwić, że drugi zespół czułby się wtedy potrójnie poszkodowany, także tutaj sędziowie gdzieś tam z tego największego topu starają się zbalansować decyzje i myślę, że to też dołożyło gdzieś cegiełkę, ale nie oszukujmy się, no to trzymanie było, Howard też zwracał uwagę wcześniej, ostrzegał, przed tymi mistrzostwami jest ta sama historia, przed każdym turniejem gdzieś tam komisja UEFA bierze pewne strefy i stara się nałożyć większy nacisk na nie i tutaj, kiedy spotkaliśmy się, kiedy przygotowaliśmy to szkolenie, byłem obecny, kiedy Roberto prowadził to szkolenie i powiedział, że tak samo sędziom przed Euro powtórzy to samo. Mówimy nie trzymaniu, pchaniu, tym bardziej, że dzisiaj nie opłaca się zbytnio trzymać i popychać w polu karnym. Ja to samo powiedziałem kadrowiczom, dlatego, że czasami mamy taką konfigurację na boisku, że może być zostać jeden na jeden, nawet gdzieś z boku pola karnego, ale sytuacja może być blisko dokso, czyli pozbawienia realnej szansy do zdobycia bramki. Pamiętajmy, że dzisiaj, jeżeli nie walczysz o piłkę, czyli nie, brzydko powiem, nie sfaulujesz nogami, czyli czasami, kiedy się wykona wślizg na piłkę, nie trafisz, ale jest atak na piłkę, wtedy sędzia w polu karnym, jeżeli nie jest to atak nierozważny, podyktuje tylko rzut karny, ale nie napomni zawodnika żółtą ani czerwoną kartką. Jeżeli pchasz, trzymasz, popychasz od tyłu, nie ma ataku na piłkę, wtedy zawsze jest minimum żółta kartka, a przy złej konfiguracji zawodników w polu karnym może być czerwona kartka. Także też uczulałem, że czasami lepiej jest wykonać wślizg, żeby była walka o piłkę, no, zawsze zawodnik może się pomylić, niż bezmyślnie pchać z tyłu w plecy albo łapać w pół, bo wtedy jest zawsze obligatoryjnie żółta kartka. Także czasami może to pomóc. Szymon, podczas tego szkolenia dla reprezentantów, no to je musisz coś nam zdradzić, jakąś małą tajemnicę. Czy było słychać muchę i z taką uwagą kadrowicze oglądali, czy tam spoglądali bardziej w telefony i szmer rozchodził się po sali, kiedy tłumaczyłeś te niuanse decyzji? No, zawsze szybko, krótko, 20 minut, dziękuję. Do widzenia. To muszę cię zaskoczyć, teraz była równo godzina i to tak naprawdę na 2 minuty, ale słuchaj, nie dawali mi skończyć, autentycznie byłem pod wrażeniem tej interakcji z salą i to mówię szczerze, bo najpierw przeprowadziłem to takie ogólne szkolenie, to, które dostaliśmy z UEFA, co trzeba wiedzieć, co jest niepotrzebne, a później już off the record poprosiłem, żeby kamery zostały wyłączone, bo zawsze takie zgrupowanie jest nagrywane i także jestem reprezentantem, że tak powiem, kraju, także jestem kibicem naszej kadry. No i było off the record, czyli powiedziałem o różnych pułapkach, podpowiedziach, które mam nadzieję gdzieś chociaż jak jedna zawsze. Który z kadrowiczów jest taki, powiedziałbym, najżywiej zainteresowany tą materią sędziowską i tymi detalami dotyczącymi przepisów? Nie no, jeżeli możemy porównać do Tour de France, to żółta koszulka lidera należała do Wojtka Szczęsnego, nawet tam kilka przytyków było. Powiem wam ciekawostkę taką, że opowiadałem o spalonym i wtedy, kiedy zawodnik, który jest na pozycji spalonej, stoi za ostatnim obrońcą. No i tutaj starałem się podpowiedzieć też, że nie zawsze warto sięgać tą piłkę, bo czasem lepiej jak obrońca ją zostawi, wtedy jest ewidentnie spalony. A jeżeli obrońca wyskoczy, nie sięgnie piłki, ale pójdzie mu po głowie, i to nawet może być obcerka. Od tego się zaczęło właśnie tutaj te nasze, że tak powiem, starcie z Wojtkiem. Pokazałem, że może być obcierka taka po głowie, nawet nie zagranie, ale obcierka. Piłka leci z daleka, ale wtedy dla sędziów nie ma znaczenia jakość zagrania tego obrońcy. Ważne, że on ją dotknął. Zamknięcie kasuje spalonego. Wojtek się nie mógł z tym zgodzić, no ale oczywiście no powiedziałem panowie, no jest jak jest, ja tego nie ustalam. No i Wojtek mówi, no dobra, ale Szymon, powiedz mi, jak ty ze środka boiska możesz to widzieć, to obcierkę, z 15 metrów. Ja mówię, no Wojtek, takie rzeczy się widzi. No, widzisz, jak ta piłka delikatnie odstaje i jest jeden zawodnik, jedna piłka. I on wreszcie mówi tak, nie no Szymon, no nie mów. Nie, będziesz widział taką obcierkę z 15 metrów, a nie widziałeś ewidentnego karnego na Tottenham Juventus, gdzie nam postęp odpadł. Ja mam kilka twoich sytuacji. No i zaczęliśmy się tam oczywiście na wesoło sprzeczać, ale powiem szczerze, atmosfera fenomenalna. Pod wrażeniem byłem właśnie tej interakcji, tego podejścia i sztabu szkoleniowego, różne pytania, dociekliwości, no i zawodnicy, bo tak jak Michał mówi, często to było 20-30 minut szybko i do domu, tutaj jednak tych pytań było sporo. Fajna dyskusja,
No i oby to przyniosło zamierzony skutek. Słuchaj, na koniec dwa wątki personalne, no bo jednak ty na tę imprezę nie jedziesz, a do tego się przyzwyczailiśmy. Pamiętamy choroba, ona tutaj była głównym powodem twojej nieobecności. Taki przynajmniej był oficjalny komunikat. Mam nadzieję, że to za chwilę potwierdzisz albo doprecyzujesz. Mamy na warze Pawła Gila, mamy sędziego technicznego Frankowskiego, mamy sędziego Bońka jako rezerwowego asystenta. I jeszcze jeden temat chcę się zapytać, bo będzie podczas tego turnieju sędziował Argentyńczyk Fernando Rapain. Skąd taki pomysł, żeby arbiter z Ameryki Południowej prowadził mecze podczas Euro? Zacznę od drugiego pytania. Rzeczywiście to już takie pismo powstało, taki agreement powstał już kilka lat temu o wymianie, czyli jeden z arbitrów europejskich jedzie na Copa Libertadores, a jeden z sędziów z Ameryki Południowej. Znaczy na Copa America. Na Copa America, przepraszam, tak, na Copa America. I tam pojechał Jesús Gil Manzano, Hiszpan, co też jest logiczne, zna język, więc będzie łatwiej się odnaleźć. Tutaj przyjechał kolega z Argentyny i fajna jest taka wymiana doświadczeń, to jest zupełnie inne sędziowanie. I ja zawsze powtarzam, jak gdzieś tam latam po świecie do różnych federacji, a czasem konfederacji, to zupełnie to sędziowanie jest na innym poziomie, ale także zdarzenia, które się tam... Które my natykamy, to czasem naprawdę expect unexpected. Także to jest fajny, myślę, ruch do przodu. Co do pierwszego pytania, no to nie będziemy przekonywać ludzi, którzy i tak mają swoje historie o tym, że nie wiem, że coś innego się wydarzyło. No, sam wiadomo, ciężko było przyjąć tę decyzję, ale ja już o niej wiedziałem od marca, że nie pojadę. Właśnie teraz, kiedy byłem na kadrze, przyjąłem ostatnią dawkę sterydu i mam nadzieję, że połowa lipca to już jest właśnie moment, kiedy wszystko wróci do normy. No serducho zwariowało po COVID-zie, to tak naprawdę siedząc nawet przed telewizorem skakało do 140, do 150, zresztą UEFA powiedziała od razu, że no nie ma takiej możliwości, żeby pojechać. Było coraz lepiej, bo gdzieś tam przyjmowałem pewne medykamenty, które gdzieś tam poprawiały to, no ale umówmy się, no na tym poziomie musisz być fit i to w 100%, także nie ma się co załamywać. No wiadomo, na początku złość sportowa, bo każdy sportowiec byłby pewnie troszeczkę rozgoryczony i smutny, ale życie się nie kończy na tym Euro. Jest jeszcze fajnych wiele turniejów, jest jeszcze fajnych wiele meczów do posędziowania. W sierpniu mogę zapewnić niedowiarków, że wrócimy z wysokiego C i dalej będziemy dawać radość tym, którzy nam kibicują. Szymon, ale to nie jest tak, że reakcja organizmu i teraz przez 30 dni będziesz chodził w tym stroju, w którym cię widzimy. Dzisiaj właśnie, to tak nawiasem mówiąc, musieliśmy przerwać na chwilę. Dzisiaj jest fajny turniej dzieciaczków. Jak wiesz, Mati, ja zawsze, kiedy jest chwila, to tutaj spotykam się z dzieciakami. Dzisiaj jest duży turniej tutaj w Płocku na ogródku jordanowskim, także zrobiłem sobie przerwę. Koledzy mnie zastępują, a ja tutaj mogę podzielić się z wami kilkoma słowami. Jak widzisz w samochodzie, bo jest głośno muzyka, żeby nie być gołosłownym, otwieram muzyka z głośnika. Gwizdki może będzie zaraz słychać i zaraz idę posędziować mecz finałowy. Także mam swoje Euro, mam dzisiaj swój finał. Wy macie rozpoczęcie, otwarcie mistrzostwa i mam dzisiaj tutaj swój finał dla dzieciaków. Szymon, bardzo dziękujemy za te wyczerpujące informacje. Zapraszamy do nas w wolnej chwili. Pozdrawiamy. Dobrego finału, bez błędu i bez konieczności użycia dziecięcego waru. Dziękuję bardzo. Cześć, pozdrawiamy serdecznie. No słuchajcie, co turniej, co kilka lat jednak następuje ta modyfikacja i dobrze, że kadrowicze gdzieś tam żywo jakby uczestniczą, Michał, w tej dyskusji, bo potem po prostu no nie ma kategorii zdziwiony na boisku taką, a nie inną decyzją sędziego. To ja uważam, że zawsze z tą ręką jest problem, tak? Ja też tak uważam, ja już nie wiem. Bo po prostu co rok zmieniają. I co rok jest inaczej, albo jakieś małe detale się różnią, ale ty i tak w trakcie meczu tego nie zakładujesz, wiesz, dopiero jak zobaczysz jakąś sytuację, nie wiem, w jakimś meczu, że w tym momencie dał, a w tym nie dał, to starasz się to jakby zrozumieć. I ja na pewno zauważyłem różnicę w to, co Szymon powiedział, w różnych, wiesz, kiedyś gdzieś tam mogłeś gościa złapać, do tego, a teraz musisz się zupełnie inaczej nauczyć grać w polu karnym, tak? Cały czas musisz być gdzieś, mieć gościa blisko i żeby ci z przodu i z tyłu nie uciekł, a nie możesz go też przytrzymać. A to jest dobra informacja dla Lewandowskiego, bo on jest trudny do krycia przy takich stałych fragmentach, cały czas gdzieś mobilny, cały czas w ruchu i tutaj no, jak sędziowie rzeczywiście będą to interpretować, tak jak zakładają przepisy, to będziemy mieć dużo karnych. I to jest to, że zawodnicy często nie masz czasu myśleć o tym. Nie ma. Możesz mówić, co się zmieniło, ale o tym się kompletnie myśli. Dla mnie największym problemem jest właśnie ten spalony. To te linie, jak oni patrzą, ponieważ wiesz dobrze, jak ciężko jest ułożyć trójkę, czwórkę obrońców, żeby wyszli. Ja patrzę na to i widzisz, że
idą do przodu, jest palony, a tu ci nagle linia pokazuje, że palec ci gdzieś tam wystaje. Wiesz, to jest a dla mnie. Wiecie, co mnie zawsze najbardziej boli z tą taką opóźnioną dla normalnego kibica reakcją sędziego? Tak sobie czasami myślę, że widać, że ewidentny spalony, napastnik nie słyszy gwizdka i tak zawsze oczami wyobraźni widzę, że on, nie wiem, urywa dwójkę w momencie, gdzie wiadomo, że ta akcja już powinna być przerwana. Ta. No ale poza tym to jest ciężko też to, o tym wszystkim pamiętać. Nawet ty jak komentujesz mecz, nie? No, musisz tą decyzję, musisz znać każde prawo, ono się zmienia teraz. Codziennie jest coś nowego, albo ta interpretacja jest inna. Ja czasami sam się zastanawiam, czy ja się znam na przepisach piłki nożnej. Mnie przede wszystkim VAR nauczył cierpliwości w Turcji, bo tam każdy mecz trwa 98 minut, bo tam naprawdę, tam właśnie mieliśmy z sędziami taką konferencję, to nam powiedzieli, że w Turcji mecze trwają najdłużej na świecie, nie? Bo wiesz, on leci i 2-3 minuty czasami jedną sytuację sprawdza, gdzie czas później oglądasz mecz, nie wiem, Ligi Mistrzów czy coś, dobra, oni jakby muszą jak najszybciej to skończyć, żeby mecz nie trwał dłużej, tak? A twoje saneczki nie były tam weryfikowane? Na pewno są. Słuchajcie, gdybyśmy mieli powiedzieć dwa słowa o faworytach, no to wszyscy gdzieś jednoznacznie spoglądają na Francję, wielu na Portugalię, uważają, że nawet to jest mocniejsze pokolenie niż ta drużyna, w której grał Luis Figo. Jean Pinto, do tego przecież Rui Costa, Nuno Gomes z przodu i tak dalej, i tak dalej. Anglia, może Hiszpania, nie wiem, przebudowana przez Luisa Enrique, ktoś waszym zdaniem jest jeszcze w tym gronie? No nie ma chyba. Belgia? Ja myślę, że ta generacja złota Belgii nigdy nie wygra nic. Tak mi się wydaje. Nie widzę tam jednak drużyny, może ten Lukaku, ale musisz na Francję popatrzeć. Jeszcze tym razem z Karim Benzemą. Pomyślcie, oni byliby faworytami bez Benzemy, a co dopiero jak... Tam jest tylu zawodników, że mogli z 3 składy wystawić i każdy by walczył. Ja też wiemy, jacy zawodnicy się nie załapali. Enzonzi, Kamavinga, chociażby Aouar, no ci piłkarze nie jadą na Mistrzostwa Europy, jeśli chodzi nie o... Nie wiem, czy ty komentowałeś te Mistrzostwa Europy do 21 lat. Oni tam odpadli, ale widziałeś tam Upamecano z Konate grali na środku pola, to poniżej 21. Ale akurat, wiesz co, jestem entuzjastą talentu Upamecano, ale uważam, że popełnił strasznie dużo błędów w tym sezonie. Ja też nie, wiesz o tym. Ja Konate na przykład, tylko że on nigdy nie gra. Dobrze, bo się nauczy. To dobrze, bo się nauczy. Zobaczmy sobie może taką jedenastkę nieobecną, którą też tutaj zrobiliśmy z tego turnieju, bo wyszła całkiem niepłucha jak Amanda, więc w bramce Ter Stegen, dalej Van Dijk, Ramos, Upamecano, Theo Hernandez, Alexander Arnold, Saul, Kamavinga, Szoboszlai, Ibrahimović i Marco Reus, ławeczka też tam jest Wan-Bissaka, jest Nacho, jest Draxler, jest Lingard, Martial, a także Ansu Fati. No to myślę, że ta drużyna przy miesiącu treningów z grupy by mogła wyjść. Mogła wygrać, ale zobacz, ile nie gra. Ale trójką grę. Właśnie, trzymał. Grają trójką. Teo Hernandez, brat jego gra, zobacz jakie tam się dostać na jego miejscu. Przecież to, co gra w Milanie jest niemożliwy i nie może się załapać do reprezentacji, bo brat może grać na półśrodku gdzieś tam. Kadinie, masz tam pełno zawodników i gość co? U nas lekko gra, nie? Kogoś wam jeszcze brakuje w tej 11 nieobecnych? Macie kogoś w głowie? Jakiegoś takiego piłkarza, którego nie zobaczymy na Euro? Kamil Grosicki. Ha! To żeś burzę dawaj, na Twittera idziemy. Grosicki powinien być. Jeszcze można dokładać zawodników, nie? Jak to jest? Do pierwszego meczu? Można wymieniać listy, tak. Słuchajcie, no właśnie, bo Michał świetnie zna w tej chwili futbol turecki. My oczywiście już teraz zapraszamy na godzinę 12. Taka nasza stała pozycja to jest mecz dnia. Będziemy wybierać sobie jedno spotkanie i rozkładać oba zespoły na czynniki pierwsze. O godzinie 15 stanowisko, 23 u nas Hate Park, natomiast no dzisiaj będziemy dyskutować o tym meczu otwarcia, który wieczorem na Stadio Olimpico w Rzymie, czyli Włochy, Turcja. Ja sobie to wszystko przeanalizuję od godziny 12, aha, natomiast twoje spojrzenie dzisiaj, Michał, na reprezentację Turcji, która ma swoje gwiazdy i która ma też bardzo wielu młodych zawodników. To jest nieco ponad 24 lata. Niektórzy mówią, że to jest drużyna silniejsza od tej, która miała medal mundialu 2002 i była w półfinale Euro 2008. No właśnie, oglądałem mecze eliminacyjne do mistrzostw świata i rozmawiałem też z chłopakami z Turcji i właśnie powiedzieli, że właśnie to jakby pokolenie to jest jakby początek jakby tak czegoś nowego, tak mówią. Bardzo dobrzy obrońcy, którzy przeważnie w Turcji jest tak, grają rok, dwa lata w lidze tureckiej, jest to uważam, że jest to ciężka liga dla obrońców, ale oni się czegoś tam uczą, tak? I teraz,
kiedyś było tak, że oni zostawali, wiesz, szli Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş i grali. I jakby stagnacja. A teraz oni od razu rok, dwa lata i wyjazd jest, tak, za granicę. I teraz po prostu oni nabierają takie ogłady. I teraz jak popatrzysz na ten zespół, to jest tam bardzo dużo takich właśnie młodych chłopaków, takich, wiesz, z werbą, chętnych, takich, że do pokazania się. I to może być coś takiego, taka jakby, taka moc, taka motywacja, która, no i oczywiście też potrafią w piłkę grać, tak, ale taka drużyna, która może coś osiągnąć, bo zawsze mówią, że Turcy grają lepiej z drużynami, które atakują, albo z takimi dobrymi przeciwko dobrym zespołom, bo gdzieś ta motywacja mi spada, nie wiem, tam zremisowali chyba z Łotwą w eliminacjach, ta motywacja. Norwegię zmiażdżyli z Halandem i Sorlotem z przodu. Motywacja mi spada, natomiast na te ważne mecze, no to tam jest taka, wiesz, kultura, gdzie jednak oni chcą się pokazać, chcą być w centrum i teraz jeszcze mają to pokolenie, które w piłkę umie grać. No to jest przede wszystkim ten selekcjoner, Senor Gyneš, który prowadzi po raz drugi, on niesamowicie penetruje te szkółki i dużo rozmawia z młodymi piłkarzami gdzieś. No jest takim natchnieniem dla tych młodych zawodników, bo cały czas to jest jednak tylko 15 reprezentantów Turcji występujących poza granicami kraju. Ale zobaczcie, oni akurat mają szczęście, bo przed rokiem nie było ani Kabaka, tak, ani Demirela. W tej chwili ci piłkarze zaczęli się grać. Po pierwsze zaczęli grać, po drugie się wyleczyli i ma ich selekcjoner do dyspozycji. No, ja szczerze mówiąc byłem zakochany w tym pokoleniu Hakan Şükür, Edber Rüştü, Alpay, Emre, Okan Buruk, Hasan Sas, Emre to w tamtym roku Umid Davala, długogłosy, no prawy obrońca. Został im jeden jeszcze, który im strzela bramki. Yılmaz, także, Burak, no także na pewno ciekawy zespół. To znaczy, myślisz, że to jest, bo ta drużyna jest może trochę bardziej taka zmobilizowana i zdyscyplinowana, ja bym powiedział, jeśli chodzi o tureckie zespoły z przeszłości. Tak mi się wydaje, bo ja czasami na takie detale się patrzę, no bo coś musi zdecydować, prawda? I ja myślę, że ta turecka drużyna może dlatego, że ten trener wrócił z powrotem, to chyba na nich zadziałało, bo my rozmawiamy dużo o Polsce, o tej zmianie, czy za wcześnie, czy za późno, prawda? Ale pamiętasz, no dramatyczne jednak wyniki osiągał Mircea Lukescu, także była potrzeba, żeby zwrócił Senor Gyneš. Ja w ogóle uważam, że no, Turek musi mieć trenera Turka, to znaczy czuć gdzieś tą taką więź, tak? Czy Fatih Terim, czy Senol Gyneš. No tak to delikatnie, tu trochę mocniej, tu gdzieś pogadać, żarcik sprzedać. Herbatka, ale właśnie odnośnie tego tutaj ważny według mnie jest ten pierwszy mecz dla nich, bo oni tak dużo na emocjach. I wiesz, jak to pójdzie z Włochami, tam będzie euforia i mogą coś osiągnąć, ale wiadomo, no nie muszą, ale jednak trzeba powiedzieć, że nikt się nie stał takim pięknym motylem z tego, co było wcześniej, jak reprezentacja Włoch, bo pamiętam Bolonię, świetny mecz kadry Brzęczka, 1-1, to było trzecie spotkanie Manciniego, mówimy o wczesnej jesieni, 2018 rok i zobaczcie, jak ta drużyna ewoluowała pod wodzą Manciniego, jaki ona ma bilans, ile ona ma zwycięstw, to jest menadżer, który ma ponad 70% wygranych spotkań. I jest strasznie pragmatyczny, 27 meczów bez porażki ci Włosi. Tylko dwie porażki za kadencji Manciniego. Ja go kiedyś miałem okazję spotkać, popatrzeć się na drużynę tak od środka trochę, jak był trener Manchester City i patrzyłem się na treningi i strasznie pragmatyczny. Wydawało mi się, jako piłkarz był taki wesoły, lubił strzelać, był człowiekiem atakującym, a jak popatrzeć się na tą ligę, znaczy na tą drużynę włoską, to Catenaccio prawie z nim. I nawet na treningach, wiesz, to co chodzenie ustawiał cię, prawie sznurkiem wszystkich powiązał, żeby jak jeden idzie w lewo, to wszyscy za nim szli. I byłem tak, ci powiem, nie podobało mi się to, bo wydawało mi się, że może on wprowadzi, że ta drużyna będzie trochę wyglądała lepiej, jeśli chodzi o gry do przodu, ale ty powiedziałeś, wygrywa się takie mecze obroną. Tak zawsze będzie i dlatego nawet z Turcją, tak jak mówisz, ta euforia przyjdzie, ale ja nie myślę, że nie mają szans. Ale też zobaczcie, że i Turcy, i Włosi to były drużyny, które bardzo mało traciły bramek w eliminacjach, także ta turecka defensywa z tymi młodymi zawodnikami, możliwe, właśnie Demirelem, Kabakiem, tam jest problem. Ten z Lille, prawy obrońca, też jest Zeki, także oni mają tak. Jest Jazici, jest trzech gości z mistrza Francji. Słuchajcie, łączymy się z Rzymem. Z nami Roberto Mancini, a nie, żartuję. Oczywiście sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki, który będzie dzisiaj na meczu otwarcia. Witamy panie sekretarzu, witamy panie Maćku. Dzień dobry. Czy w Rzymie czuć mistrzostwa Europy? Bo cały czas dyskutujemy o tej atmosferze, że troszkę nam jeszcze jej brakuje, że to jeszcze się nie zapaliło. Tak.
jak tutaj podróżowałem, widziałem wielu Turków, którzy tutaj przyjeżdżają na dzisiejszy mecz wieczorny, ubrani w koszulki reprezentacji. Widzę tutaj na ulicach wielu Rzymian, którzy już żyją tym meczem, którzy już czytają prasę, którzy siedzą przy bagietce, przy czymś, przy kawie i już rozmawiają o tym meczu. Także cieszę się, że to jest powrót taki do normalności, bo pamiętajmy, że te mistrzostwa się zaczynają, ale to jest taki sygnał, że ta pandemia też tutaj jest troszeczkę pod kontrolą. To jest pewien etap, który kończymy i który buduje nam wiele optymizmu na przyszłość, bo te mistrzostwa mają oczywiście wielki aspekt sportowy, ale mają też wielki aspekt społeczny, bo dadzą ludziom wiele więcej optymizmu, a powrót kibiców na trybuny oznacza jedno: coraz więcej swobody, coraz więcej radości, coraz więcej optymizmu. Miejmy nadzieję, że my tym turniejem będziemy jak najdłużej żyli i będziemy czuli, że nie ma pandemii i że wracamy do życia. Maciek, czy ty możesz nam doprecyzować jakby te procedury covidowe, które będą obowiązywać ludzi, którzy wchodzą na stadion? Czy to jest jakby zupełnie inaczej wygląda w każdym z krajów, czy jest jakby no jedna zasada, którą respektuje UEFA w tych 12 krajach, 12 miastach? Jest to kompletnie inaczej w każdym z miast współgospodarzy mistrzostw. Tak samo jak liczba kibiców na trybunach, bo przypomnijmy, w Sankt Petersburgu będzie 50% publiczności na meczach naszej reprezentacji, a w Sewilli tylko 30%. W Sewilli nie trzeba pokazywać żadnego testu PCR, nic, można swobodnie iść na mecz. A na przykład tutaj w Rzymie trzeba mieć test negatywny PCR. Tak samo jak w Petersburgu, żeby przylecieć do Rosji, wejść na stadion, trzeba mieć negatywny test PCR. Tak więc różne są te obostrzenia, różne są te limitacje związane z pandemią. Natomiast no, wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żebyśmy się czuli bezpiecznie, żeby kibice czuli się bezpieczni, żeby mogli przychodzić na stadiony. A też ta liczba kibiców może wzrastać, jak ten turniej będzie się dalej rozwijał. Są głosy takie, że jeżeli pandemia rzeczywiście będzie się jeszcze bardziej cofać, to ta liczba kibiców na tą fazę pucharową może wzrastać. Słuchaj, jak było blisko tej akceptacji 75% pojemności stadionu w Sankt Petersburgu? Bo Rosjanie ponoć byli gotowi wpuścić 75% pojemności, ostatecznie stanęło na 50%. Dlaczego? Jeśli chodzi o fazę grupową, zostało to w takim procencie. No, pewnie sytuacja wewnętrzna w Rosji, tutaj było to szczegółowo analizowane i pamiętajmy, że to wszystko zależy od rządów krajowych, w których te mecze są rozgrywane. Tutaj UEFA niestety, ale nie ma żadnych narzędzi ani żadnych decyzji co do tego. Oczywiście UEFA bardzo mocno zabiegała, żeby te mistrzostwa odbywały się z kibicami i między innymi dlatego w Dublinie nie mamy mistrzostw, a bo wiadomo, taki turniej, najważniejszy turniej UEFA-owski bez kibiców, to byłoby bardzo duże straty wizerunkowe i my sami byśmy się nie czuli swoje, oglądając te mecze przy pustych trybunach. Więc cieszymy się, że ci kibice są. Jest szansa na to, żeby tych kibiców było więcej na meczach, ale wiadomo, że to też wiąże się z pewnymi restrykcjami. Kadra miała grać w Bilbao i w Dublinie. Gra ostatecznie w Sewilli, w Sankt Petersburgu. Sopot zastępuje Irlandię, jeśli chodzi o bazę. Czy PZPN przez to musi wydać więcej, czy PZPN oszczędził, zostawiając kadrę w kraju? Znaczy, jeśli chodzi o pieniądze, to jest porównywalne, bo pamiętajmy, że też musieliśmy pewne rzeczy w ostatniej chwili rezerwować, potwierdzać, dogrywać. To nie wpływa pewnie na jakąś elastyczność cenową, więc jeśli chodzi o same środki finansowe, to w sumie to jest podobnie. Dla nas najważniejsze było to, żeby nie załamywać się, że zmieniamy te mecze, zmieniamy logistykę. Wszystko, co mieliśmy wypracowane od ponad roku, dopięte na ostatni szczegół i nagle to się wszystko wywróciło. Szybko spięliśmy całe przygotowania, każdy dzień, naszą bazę, treningi. Mamy wspaniałe warunki, wspaniały klimat. Jesteśmy przy kibicach. Wczoraj trening oglądało 5 tysięcy kibiców. Następny trening otwarty będzie oglądało 10 tysięcy kibiców. No chciałbym, żebyśmy wyszli z grupy, to pewnie kolejny trening obejrzy 15 tysięcy naszych kibiców. To też jest pewna otwartość na świat zewnętrzny, bo powiemy, że piłkarze są troszeczkę zlimitowani, jeśli chodzi o konferencje prasowe, jeśli chodzi o pobyt w hotelach, jeśli chodzi o kontakt z kibicami. Więc jeśli chodzi o same pieniądze, pieniądze są na boisku, bo pamiętajmy, kto wygrywa, kto idzie dalej. Tam są premie, które wynikają z premii UEFA-owskich, więc to jest najważniejszy czynnik, który ekonomiczny, jeśli tutaj do ugrania, ale wiadomo,
No właśnie, ja wiem, że jeden człowiek tylko w Polskiej Federacji ma ten kluczyk do skarbca, do sejfu. Nazywa się Maciej Sawicki. Nawet wiem, w której kieszeni, której marynarki, ale nie mogę publicznie powiedzieć. Natomiast no, ty jesteś człowiekiem, który o kasie wie wszystko, bo tym się zajmujesz na co dzień. Ile zarobią finaliści? Ile mogą zarobić finaliści? O jakich pieniądzach my mówimy w grze, które gdzieś tam krążą nad tymi 12 stadionami? Znaczy... Pierwsze pieniądze to były tak naprawdę przewidziane na to, że na turniej się awansowało, więc my to oczywiście te premie dostaliśmy. Te premie po części poszły oczywiście na nagrody dla zawodników, na przygotowania, na rozgrywanie meczów, na wszystko, co jest związane z reprezentacją. Nie ma co ukrywać. Pieniądze tu odgrywają ogromną rolę. Są premie za poszczególną fazę turnieju. Na przykład za wygraną w fazie grupowej to jest 1 000 000 euro, za remis to jest 500 000 euro i później za każdą fazę to wszystko rośnie. Awans do 1/8 to jest 2 000 000 euro i później to wszystko wzrasta. Tylko pamiętajmy, że z tym są związane również koszty, bo kosztów przelotów, pobytu, transportu, przygotowań, to już wszystko spoczywa na federacjach. To one za to płacą. Oczywiście im dalej się zajdzie, no to nie ukrywajmy, te pieniądze na pewno zostaną. Ale... A złoto? A jeśli dostaną, no to wiadomo, że są później inwestowane po to, żeby rozwijać piłkę nożną w Polsce, tak? No bo to tutaj czynnik jest tylko jeden. Taka federacja jak nasza musi generować pieniądze z turniejów finałowych jak ten, no bo wiadomo, że one są co 2 lata i dzięki temu jest pewna kulminacja. Jeśli Polska wygra Mistrzostwa Europy i zdobędzie złoty medal, to jakie za tym pójdą pieniądze? Tak daleko to nie analizowałem. Nie doliczył się. To jest sprawa drugorzędna. Bo jedna rzecz jest związana z tym ekonomicznym wynikiem, jeśli chodzi o boisko, o wygranie, a druga jest sprawa związana z umowami marketingowymi, sponsorskimi, sprawami telewizyjnymi. Tu jest największe pole do tego, aby generować wartość. No bo nie ukrywajmy się. Tam, gdzie jest drużyna zwycięska, tam, gdzie drużyna pokazuje siłę, no to wiadomo, że ten aspekt ekonomiczny promowania się poprzez drużynę jest dużo większy. I tutaj widzimy największe rzeczy. Nie same premie, te, które wynikają z tego cennika UEFA, tylko to, w jaki sposób jest postrzegana nasza reprezentacja, jaki ma wizerunek społeczny i jaki ma wizerunek, jeśli chodzi o zwrot wartości dla sponsorów. To jest tutaj wszystko istotne, jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny. A jeśli chodzi o sport, o wpływ na społeczeństwo, no to nie muszę mówić. Sami czujemy w Polsce, że pomału wszyscy znów jesteśmy razem, znów coś nas łączy i teraz widzimy, że wszyscy już tylko myślą o tym poniedziałku i widać, że jest taki mały optymizm w narodzie. Ja chciałbym, żeby nas to łączyło do 11 lipca. Ostatnie dwa pytania. Jak dzisiaj liczna jest polska delegacja na tym meczu otwarcia? Maciej Sawicki i... No oczywiście wiceprezydent UEFA, prezydent naszej federacji, pan Boniek, on tutaj ma wiele oficjalnych spotkań, jest w oficjalnej delegacji UEFA-owskiej z racji pełnienia funkcji wiceprezydenta UEFA. Także oboje jesteśmy na meczu, tutaj na różnych spotkaniach, a jutro będziemy już pomału wracać z powrotem do Sopotu i w niedzielę lecimy już do Sankt Petersburga. Maciek, to ostatnia kwestia, bo kiedyś były tajne komplety. Chcę cię zapytać, czy są takie spotkania nieformalne wewnątrz federacji, wewnątrz UEFA, no bo rozumiem, że ktoś gdzieś musi przewidywać ewentualne zagrożenia, że coś się załamie, że przyjdzie jakaś fala, że przyjdzie jakaś lawina i trzeba być na to przygotowany. Czy jest jakiś taki specjalny, tajny secret program, który gdzieś was dotyczy? Jeśli chodzi o nas, no to oczywiście my robimy wszystko, żeby nasza drużyna była bezpieczna, czyli implementujemy cały protokół UEFA, a nawet wychodzimy dalej, bo robimy sami wiele testów, sami pewne rzeczy, że tak powiem, oddzielamy, staramy się zabezpieczać. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o turniej, to tutaj jest takie gremium, taki komitet sterujący, taka komisja do spraw nagłych, która nieustannie obserwuje, debatuje i czasami podejmuje szybkie decyzje do tego, w jaki sposób ten turniej będzie, jak będzie on przebiegał. Bo pamiętajmy, że regulamin jest bardzo jasny. Żeby mecze mogły się odbywać, musi być co najmniej 13 piłkarzy zdrowych, czyli tych, którzy mają negatywne testy PCR, w tym bramkarz. W przypadku, kiedy nie będzie tej 13, jest możliwość, że taki mecz się może odbyć, będzie przełożony do 48 godzin od daty tego meczu pierwotnego, tej daty pierwotnej. Nie wiedziałem. Jeżeli będą takie sytuacje, to niestety tutaj trzeba będzie podejmować decyzje i specjalne komórki tutaj są i niestety, ale
są na takim dużym alercie, bo nie wiemy, co będzie się działo. Panie Maćku, bardzo dziękujemy. Czas na spacer na Piazza del Popolo, na jakieś espresso i wieczorem na dobre piłkarskie widowisko. Serdecznie dziękujemy. Moc Euro, kanał sportowy się kłania, dziękując za te kilka minut, które nam dzisiaj poświęciłeś. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Także panowie, cash jest w grze, jak to mówi klasyk. No i... Ale fajne, do finału fajne, to nie wiadomo, fajne kalkulator nie działa. Bo zawsze wiesz, patrzysz na grupę i patrzysz ten pierwszy mecz, na kogo możesz trafić, a później to, no to jakby 1/8, a później... A powiedz, ciężkie były te rozmowy z federacją na temat podziału tych pieniędzy? Ja nigdy nie byłem, także uciekałeś wiem, że tam uciekałem z ratem, że tam chłopaki walczyli o jak najwięcej, jak to zawsze dla piłkarzy. Słuchajcie, to chcę wam pokazać jeszcze kilka, myślę, że fajnych ciekawostek przed tym turniejem. Nie wiem, czy zaczniemy sobie od wychowanków, czy zaczniemy sobie jednak od tej przynależności do poszczególnych lig europejskich, bo to też nam da, myślę, bardzo ciekawy obraz. Zobaczmy, najwięcej wychowanków na Euro 2020, turniej rozgrywany 2021. Ajax Amsterdam 14, Dynamo Kijów 11, 9 Dynamo Zagrzeb i Robotniczki Skopje, to jest oczywiście związane z występem Macedonii Północnej. 8 piłkarzy na mistrzostwa deleguje Lech Poznań, swoich wychowanków. 8 Manchester City, 8 Salzburg, 8 HJK Helsinki. Ktoś powie, że słabo z tym szkoleniem w Polsce. A tutaj proszę, czołówka, Lech Poznań. Komentarz panów. No, dla mnie to jest rewelacja. Nie dziwię się w ogóle, że Ajax oczywiście, bo wiemy, jakie szkółki mają, prawda? Na przykład wydawało mi się, że może zobaczę więcej nazw znanych, a nie widzę. No, z Lecha Poznań, no wiadomo, jest Lech. Jeżeli się mówi o szkółce piłkarskiej, no to trzeba powiedzieć o Lechu Poznań. Także to może ale 8 aż? Czy znasz ich na pamięć na 100%? No, pewnie bym ich wymienił, gdybym się zastanowił mocniej. Natomiast... Ale ci powiem, no to ja nie wiem, czy jest dobrze. No fajnie to jest na papierze. No, ale zobacz, mamy Linety, mamy Bednarek, tak, mamy Jóźwiek, mamy po kolei tych zawodników. Mamy młodych zawodników, którzy przeszli przez Lecha. Może to trzeba rozgłosić, bo ci gwarantuję, że nikt o tym by nie pomyślał. No widzisz. Ja bym o tym nie wiedział, że jest aż 8. Ale my to ładnie przygotowaliśmy, bardzo żebyś ładnie, już tę wiedzę przekazał. No wiesz, ja, tak, ja przyjechałem. Żeby cała Ameryka wiedziała. I ESPN, żeby dzisiaj wiedział, że Lech Poznań daje 8 piłkarzy. Ja się przyjechałem tutaj o ciebie uczyć, wiesz, ja tutaj powiedziałem i musisz do tego Borka tam pojechać i z nim porozmawiać. Ale my to mamy dogadane, że ja, wiesz, zapisuję się na angielski, dobra, i za chwilę mnie wciągnę do ESPN-u. Dobra, poczekaj, ja się zaraz rozluźnię, to pierwszy dobra, raz. Dobra, zobaczmy, jak wygląda ten podział na ligi europejskie, bo to też jest bardzo ciekawe zestawienie. 118 zawodników na ten turniej daje Premier League, 90 Bundesliga, 70 Serie A, 39 La Liga, 32 Liga Rosyjska, dalej 31 Championship, czyli druga liga angielska, 28 Ligue 1, 19 Liga Ukraińska, no ale to głównie są oczywiście piłkarze reprezentacji Ukrainy, także nasz Tomek Kędziora, 18 Super League turecka i 17 Eredivisie. Tak to wygląda. Czy liczebność którejś z tych lig tutaj gdzieś budzi wasze zdziwienie? Na pewno widać potencjał Premier League. No, tutaj nie ma co ukrywać, że nawet w drugiej lidze gra 30 zawodników, no to umówmy się. Wiadomo, gdzie są. Świadczy o poziomie. Świadczy o poziomie, oczywiście. Nawet nasi, prawda, zawodnicy. Jest Kamil Jóźwiak, jest też Przemek Płacheta, byłby Krystian Bielik. Ekstraklasa, 4 zawodników jakby daje temu turniejowi. Mnie trochę zdziwiło może Liga Hiszpańska. Myślałem, że więcej, ale z drugiej strony tam się ciężko gra. Tam trzeba dobrze grać, trzeba być wszechstronnym, trzeba mieć technikę, prawda. Może jest czasami łatwiej dojść do takiej serii, jakiś piłkarz Walczak jakiś, może nie ma techniki, ale umie bronić. W tej Hiszpanii tam jednak trzeba trochę pograć, nie? I to mnie zdziwiło. Myślałem, że będzie więcej gdzieś tak. Nie wiem dlaczego tak myślałem, ale 37 chyba tam było z Hiszpanii? Tak, 118 Premier League, 90 punktów. No to jest jednak duża różnica, a nie wiem, jak ty lubisz Ligę Hiszpańską, ale tam trzeba umieć grać. No. Bardzo to... lubię. Bardzo lubię, tylko też zdaję sobie sprawę jednak z tego, że ci piłkarze na poziomie reprezentacyjnym z wyłączeniem tej czołówki w Hiszpanii, oni nawet idąc do 13, 14 zespołów Anglii, do 10 klubu, to dostają lepsze pieniądze. Tak, wiadomo, no. Wiadomo dlaczego. No, no tak to niestety, ten świat jest skonstruowany, jest, no, że może trochę mniej przyjemności w dziadku, ale 30 na koncie jest lepiej. Piłkarsko może być ten sam poziom, albo ten, natomiast wiesz, jak masz... No. No, różnice, no to... Inne pieniądze w różnych ligach. Zobaczmy może taki zestaw jeszcze ciekawostkowy, bo to myślę, że warto, żebyście sobie państwo
jak ja to mówię, uplastycznili i zobaczyli. Najwyższy zawodnik podczas tego turnieju, Kalinić, 201 cm, najniższy Lorenzo Insigne i Ryan Fraser, 163. Najwyższy zawodnik z pola, Sasza Kalajdzic, napastnik reprezentacji Austrii, na co dzień napastnik Stuttgartu, 200 cm. Najniższy bramkarz to oczywiście Jan Sommer, reprezentacja Szwajcarii, 183 centymetry wzrostu. Ja zawsze pamiętam, jak się wskazywało na Jana Kollera. Tak. Że wiesz, wysoki, ale bardzo dobry był też piłkarsko. Także tutaj wydaje mi się, że czasami centymetry nie mają znaczenia. Znaczy, w ogóle myślę, że dzisiaj ci wysocy napastnicy, bo ty wspomniałeś Kollera, wtedy tej reprezentacji też grał 197, Wratislav Lokwens jako jego zmiennik. Natomiast dzisiaj popatrzymy, czy Weghorst z Wolfsburga 197 centymetrów, czy chociażby ten Kalajdzic 200 centymetrów ze Stuttgartu, to już nie są ludzie, tyczki, o których się tylko piłka odbija, tylko potrafią grać. O to właśnie chodzi, żeśmy rozmawiali na ten temat, że kiedyś właśnie taki wysoki zawodnik to tylko tam był, żeby wykończyć do główki czy coś. A teraz popatrz na tych wszystkich zawodników na świecie, czy są mistrzostwa Europy, czy nie. To oni potrafią też grać, mają dotknięcie, wiedzą, co zrobić z piłką. Już nie tylko, że strzelać, ale potrafią zejść do środka. Czy taki Lewandowski też trochę się zmienił, jego styl gry. Może musiał, nie wiem, ale jak tak na niego patrzę przez lata, to jednak ci zawodnicy potrafią coś z tą piłką robić, nie tylko strzelać bramki. Słuchajcie, no na koniec jeszcze chcę pokazać jedną informację, która już krążyła na Twitterze, no bo to też jakby odzwierciedlająca to, że futbol jakby jest troszkę niemożliwy jednak do oddzielenia od polityki. Zmienili te koszy. Tak, tak. Tutaj nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o trykoty. Sława Ukrainy. Sława, to jakoś politycznie tam było odebrane. Tak, były protesty. Były, na tej mapie oczywiście tutaj mamy Kreml, także pojawiły się protesty i błyskawicznie trzeba było jednak te trykoty ukraińskie zmienić. I ja może pokażę skarb kibica przeglądu sportowego, bo myślę, że warto mieć to wydawnictwo, niezależnie, że my dzisiaj już nie robimy programu z Onetem, z przeglądem sportowym. To naprawdę ciekawe wydawnictwo i zachęcam Państwa, żeby pobiec dzisiaj do kiosku i sobie to kupić, bo to jest naprawdę cenne kompendium wiedzy dla każdego kibica ponad 200 stron, no to musimy na koniec tutaj zabawić się w małe typowanie. Konkretnie, mistrzem Europy będzie. Ja mówię, że Francja. Też muszę z Francuzami. I Polska zakończy swój udział w tym turnieju na etapie? Pierwszeństwo dla ciebie, grałeś, wiesz jak będzie. No, ja jako kibic powiem tak, chciałbym ćwierćfinał, tak? To byłoby naprawdę, uważam, dobry wynik, no ale no zobaczymy, no wiadomo, można się bawić różne, że tak to określę, typowania, natomiast to jest piłka, to nigdy nie wiesz, co może być. Trzeba wierzyć, no trzeba wierzyć, po to się w to gra, prawda? Wiadomo, że ta drużyna nie jest rewelacyjna. Ja tak jak mówiłem, jeden mecz im dam, nie chcę krytykować na dzień dobry, bo powiedzą, Michalik przyjechał z Ameryki i o Polsce mówię, ale wyjdą z grupy. Jeden mecz, wyjdą z grupy, no, bo muszę w coś wierzyć, bo jak nie będę wierzył, no to co za oglądanie. Ten regulamin też nie jest najtrudniejszy przy trzecie, okoliczności. Trzecie miejsce też ci da. Cztery z trzeciego, tak? Też ci da wyjście z grupy. Ja wczoraj wam muszę zdradzić, że miałem takie dłuższe rozmowy cztery wieczorne. Cztery punkty to pewne wyjście z grupy. Tak, wczoraj miałem takie dłuższe rozmowy wieczorne z byłymi selekcjonerami, z Jerzym Brzęczkiem i Sadamem Nawałką, bo muszę państwu powiedzieć, że Jerzy Brzęczek teraz postanowił niekoniecznie udzielać się medialnie, ale udziela się trenersko, jeździ na staże do dużych klubów, także wczoraj też go zastałem poza granicami Polski. Porozmawialiśmy trochę o reprezentacji. Nie ma co ukrywać, no ma lekki żal, bo gdzieś wywalczył awans dwie kolejki przed końcem i wyników, nie dane mu było zagrać w tej imprezie. I nie miał takie tragiczne wyniki, mimo to, że wszyscy chyba, my przynajmniej, mówiliśmy, że powinien odejść, ale teraz jak patrzę na to, co się dzieje, to no zawsze mam szacunek większy teraz, co zrobił Brzęczek, niż wtedy miał. Zawsze trzeba spojrzeć po pierwsze, z kim się grało, po drugie to jednak ilu nowych, młodych zawodników trafiło za jego kadencji do reprezentacji. No, a senior Adam, właśnie, to chciałem powiedzieć i zdementować, bo trener mnie upoważnił, bo pojawiła się taka informacja kilka dni temu, że Adam Nawałka był przemierzany przez Polski Związek Piłki Nożnej do objęcia kadry po Jerzym Brzęczku.
No i jak to Adam w swoim stylu, no Mati, przestań, nie było żadnej propozycji, to sam mówi spekulacje, mówi, nawet Kasia mi przyniosła tę informację, także pośmialiśmy się przy śniadaniu. Nie było takiej propozycji dla Adama Nawałki, żeby objął kadrę po Jerzym Brzęczku i dlatego też na tym stanowisku Paulo Sousa. A pytałeś go, jakby była, to czy by ją wziął? Bo to tak się wydaje, że musi, ale nie da. Słuchaj, powiem wam szczerze, chciałem namówić obu selekcjonerów, żeby pojawili się w kanale sportowym i żeby pojawili się przy ostatnim meczu grupowym ze Szwecją w studiu Telewizji Polskiej, no ale są dżentelmenami i Jurek i Adam i po prostu powiedzieli nam jeszcze nie wypada, za mało czasu minęło, żeby przyjść do studia i oceniać prawdziwie, to bo nie chodzi też o marketing, public relation, tylko prawdziwie oceniać pomysł nowego trenera na piłkę w reprezentacji. Bardzo panom dziękuję. To był pierwszy odcinek programu Moc Euro. Codziennie spotykamy się w kanale sportowym o godzinie 10:00. Minister Obrony Narodowej, dywizja pancerna Euro 2016, Michał Pazdan, 38A, dziękuję. Dziękuję bardzo. I 44A, jeśli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych, dziękuję. Janusz Michalik, w polskiej młodzieżówce grałeś, U17, tak? Tak, pan Stachurski i Wójcik byli moimi trenerami. ESPN, TVP Sport, przyjaciel kanału sportowego, kłaniamy się o 12:00. Zapraszam na mecz dnia. Włochy, Turcja. Będą eksperci, ludzie, którzy o Calcio, a także o lidze tureckiej, o reprezentacji Turcji wiedzą wszystko. Także dosłownie za, no już w tej chwili 112 minut spotykamy się w programie Mecz Dnia. 12 kanał sportowy. Nie, a nie, przepraszam, za 52. To ja muszę szybką kawę zrobić. No właśnie. Pozdrawiamy serdecznie, Moc Euro, to był pierwszy odcinek. Dziękuję, do zobaczenia jutro.